Jest ze mną Ania Kokocińska, witam cię serdecznie. Witam. Aniu, jesteś ringer. Tak, jestem. Teraz będzie właśnie moja trzecia gala już, więc już teraz bardziej swobodnie się czuję. Na początku zawsze był taki stresik pierwszy, ale teraz już swobodniej. Trzecia gala FEN w organizacji, czy moja wcześniej... Pierwsza. I wcześniej, czyli ty nie miałaś wcześniej, nie pracowałaś jako ringer? I opowiedz mi, jak się zaczęła twoja historia właśnie w pracy ringer? Dostałaś propozycję, tak, od kogoś, czy sama się zgłosiłaś? Dostałam propozycję od dziewczyny, która tutaj się zajmuje głównie nami i nas wspiera zawsze w tym. No i było takie pierwsze spotkanie, żeby zobaczyć, jak wyglądam też w rzeczywistości na żywo, bo tam wiadomo, na Instagramie była pierwsza taka wiadomość do mnie. No i się dostałam tutaj. Powiedz mi, jak wygląda twoja praca? Czy wychodzicie w skąpych strojach, pięknie wyglądacie, pokazujecie również rundy, rozumiem, tak? Tak, również. Powiedz troszeczkę o pracy. Ringer to bardziej taka wizytówka tutaj FEN-u. Musimy po prostu ładnie się prezentować, chociaż nie tylko, bo musimy też umieć się wypowiedzieć. Właśnie tak jak na przykład dzisiaj. No przede wszystkim musimy ładnie wyglądać. I to jest taka bardziej luźna, dodatkowa praca na pewno. Mi się podoba. To jest coś nowego dla mnie i myślę, że będę dalej na razie. A śledzisz walki zawodników? Też, niektóre tak. Mogę powiedzieć z ostatniej gali, która mi się najbardziej podobała, właśnie kobiet, Szakalowa. Byłam po prostu pod wrażeniem, że potrafię tak kobiety walczyć. Tak. A czy ty nie chciałabyś walczyć? Nie, akurat to nie. Nie dla ciebie? To nie dla mnie, nie. Ale oglądając walki przy okazji w pracy, również widzisz, jak to się wszystko odbywa. Nie załapałaś się, widzisz, że ta walka była, podobała ci się walka dziewczyn i nie zaraziłaś się tym? Nie, niestety nie. Dla mnie to jest, żeby ładnie wyglądać, być wizytówką, ale walczyć pozostawiam innym osobom. A powiedz mi, tutaj tak naprawdę to jest męski świat. Jak się w nim odnajdujesz? Są dziewczyny, więc nie czuję się samotna. Także czuję się bardzo swoją w tej roli. Dobrze się czuję. Na pewno dużo komplementów słyszysz. Zdarza się oczywiście, wiadomo. Ale trzeba mieć do tego dystans również do innych, do różnych osób, prawda? A powiedz mi, poza ringerem, poza taką pracą jako ringer, czym się zajmujesz jeszcze? Pracuję na co dzień w agencji interaktywnej, gdzie projektujemy strony internetowe. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy. Tak. Ja właśnie jestem takim młodszym, można powiedzieć, projekt manager. Zarządzam projektami, całym jego rozwojem. Żeby się zakończył, dbam o terminowość, obsługuję klientów, więc taka bardzo, bardzo fajnie. Fajnie, bizneswoman. Nie muszę powiedzieć. Jestem bardzo zadowolona z mojej pracy. Widzimy się już 28 maja na gali FEN 34, czyli na pewno będziesz tam jako ringer. Oczywiście, tak. Widzimy się, dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Na dziś już musimy kończyć, bo zaraz nas tutaj zamkną. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy po gali i widzimy się 28 maja. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję.